posiałem gdzieś mój każdy krok, porażką jest. Nie wierzę w nic, zatrzymaj mnie. Jestem ciągłym lamentem się boić, kochać się w skargach.
się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie odwagę, nie tę lichą marno, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Wszystko pięknie, ale jak? Panie Adamie Asnyku, jak ja mam to zrobić? Jak to zrobić? Jak nie okazać się śmiesznym w oczach rówieśników? Jak się przyznać, znam i szanuję? I jestem z nich dumna, z polskiej historii. To takie dziwne, niepopularne, obciachowe, powie wielu. Ale ja tak wcale nie uważam i nie zgadzam się. Tak bardzo chciałabym powiedzieć całemu światu, że mamy wspaniałą historię i korzystamy z jej dokonań do dziś. My, młodzi ludzie, teraz. Zgłosiła się grupa z Wrocławia, z Krakowa, z Warszawy, a od nas... Jestem ja. Tylko ja. Może te stany kogoś przekonają. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. I słuchaj, słuchaj, nie gadaj. No, ten nasz ten. Odwiózł mnie do domu. Nie gadaj. Ale może naprawdę. Ej, no, słuchajcie, do Ameryki nas zapraszają. Jasne. No, sama zobacz. I tak za darmo, he? Nie, śpiewać, tańczyć trzeba. A, no to spoko. Celem jest promocja historii własnego kraju. To będzie o... Konstytucji 3 maja. Nie, no serio? Co za nudy. Obciach na całego. Żegnaj amerykański śnie. Ja w przedszkolu śpiewałam. Witaj maja. Dobra. Ej ludzie, ale w ogóle o czym jest gadane, tak? Stany, Ameryka, Nowy Jork, to wszystko jest do wzięcia. Chcą o konstytucji, to im pokażemy konstytucję, tak? Ja tam swoją historię wiem, że była. Także co, musimy się tam szybko wkręcić, bo nie wiadomo, czy są jeszcze miejsca. Mości panowie? Zapraszam. I panie! I panie oczywiście. Stany, stany, mają majasta, zjednoczony łokot tam. Ameryka, gwiaździsty standard, czujesz klimat na pewno tam. Stany, stany, mają majasta, zjednoczony łokot tam. Ameryka, gwiaździsty standard, czujesz klimat na pewno tam. Ja to mam szczęście,
że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Na zdrowie. Na zdrowie? Tylko masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście. Ale się cieszę. Naprawdę cieszę się, że jesteście. No bo wiecie, długi majowy weekend i myślałam, że nikt nie przyjdzie. No co ty, Julka? Ale jesteście. Jacy przygotowani. Jaka świetna spódnica, Eliza. Patrz na tą czapkę. Wow. Tak, pamiętamy. No słuchajcie, bo moja ciocia pracuje w teatrze i jak się dowiedziała o naszym projekcie, to zorganizowała nam stroje. Fajnie, co? No świetnie. Super. A tak w ogóle to super pomysł, Julka. Pokażemy światu kawał polskiej historii. Super, że Polonia coś takiego organizuje. A to pewnie dlatego, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki jest często uznawana za pierwszą zasadniczą ustawę świata. Jasne, jasne, znawco. My mamy im o Polsce opowiedzieć. Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Dobrze, dobrze, spokój. Musimy się wziąć do roboty. Tak, trzeba napisać scenariusze i wszystko. Tak, tak, ale najpierw pozwólcie, że opowiem wam, co wymyśliłam. A więc wyobraźmy sobie ciepły, piękny majowy dzień. 3 maja 1791 roku. Dokładnie. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja, widzicie to? Super, widzimy. Czują cię tylko umysły poczciwe. Jeśli w ogóle wiecie, to znaczy. No ostatnio nie ma sensu. Ej, spokój. A gdyby tak do ludzi wyszła grupa posłów, i król Stanisław Poniatowski. Przecież mamy takie okazałe krzesła w ratuszu. Tak, to jest świetny pomysł. Dobry pomysł. Świetny pomysł macie, naprawdę. Dobre. Mówią, mówią, że konstytucja to na wodę pic i że nawet w USA nie da się fajnego zrobić nic. Mówią, mówią, że takie coś ciekawe może być. Temat historyczny wszak jest najgorszy z gorszych, co tu kryć. Mówią, mówią, że my nie mamy racji, ale nie. Przecież o tym każdy wie, nie da nic pięknego zrobić się. Mówią, mówią, że my nie mamy racji, ale nie. Przecież o tym każdy wie, że da nic pięknego zrobić się. To co mam, ten scenariusz zobacz sam. Parę aktów, pieśni, scen, to genialne przecież wiem. Co za kicz, słuchać tego nie chce nikt. Gdzie się podział dobry smak, chyba komuś weny brak. Niech mówią, że to jest do bani i tak publika kocha nas. Robimy wszystko przecież dla nich, już Amerykę podbić czas. Niech mówią, że co za dzień daje świat, USA nie da się tyle lat. Mówią, 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 że konstytucja tak, i pokazać, że na Chwila. To podobno miał być jakiś musical. A tutaj się apelik szkolny szykuje. To ogłoszenie to taki pic, żeby frajerów złapać? Chodźmy już co? Nikt tu nikogo na siłę nie trzyma. Co? Do Ameryki się zamarzyło? Nie ma nic za darmo. Albo się dostosujecie. Albo co? Ja mam chyba jakąś schizę, ale tak już kiedyś było. Polak aferą stoi. Czuję się jak w XVIII wieku. Masakra.
I tak wygląda. Dobra, wiecie co? Róbmy swoje. Olaf, będziesz posłem. Tu się nadaje. Julka, kto będzie królem? Może on? On? Ja? Dawaj krzesło, tu. Wasza wysokość. Ale że co, że niby dasz radę? Nie. Wasza wysokość? Nie, nie, nie. Dobra, patrzcie na to. Królu. Czekajcie, patrzcie. Mości panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę. Róbmy ją dzisiaj. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście tę nową konstytucję raczyli przyjąć. A ciebie, królu, o jej uchwalenie i wielką ucztę prosić będę. I my wszyscy za twoim pójdziemy przykładem. Cisza! Mości królu. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ja, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski. Co on tam czyta? Dla dobra powszechnego. Dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Wiwat konstytucja! Wiwat król! Wiwat wszystkie stany! Wygląd się nada, super, będzie świetnie. I tak musimy zrobić, no. Wam naprawdę się to podobało? No ja tak! O matko, ludzie, przecież to jest nudne! Skoro konstytucja była taka nowoczesna, to my też musimy to zrobić nowocześnie, tak? Proste. Czyli jak? No właśnie, może trochę techno, rapu, street dance. No. Mówi wam to coś? Jakoś tak nie bardzo, może pokażecie, co? Chłopaki, Karolina, dajecie. W imieniu króla przedstawiam wam postanowienia obrad Sejmu Czteroletniego. Całej szlachcie równe prawa nadajemy. Lud rolniczy, który ojczyznę karmi, pod opiekę prawa i rządu przyjmujemy. W Sejmie prawa ustanawiać będą posłowie i senatorowie. Szczęście narodu od praw sprawiedliwych zależy. Przyszłych królów Polski szlachta sama wybierać będzie. Król głową i ojcem narodu być powinien. Wojsko wierne narodowi powinno strzec granic Polski i jej spokoju. Liberum veto na zawsze znosimy, a wszystkie decyzje większością głosów podejmujemy. Wow, ale super, Karolina, Ja tego nie widzę. To po prostu nie pasuje. No matko kobieto, co ci znowu nie pasuje? Ogarnij sobie obraz Matejki, to zrozumiesz, o co chodzi. No, no, stary obraz Matejki, takich rzeczy to ja się po tobie nie spodziewałem. No, wiesz co, ja po tobie też nie. Po was wszystkich. Wiecie co? Chcecie usłyszeć prawdę? Wy tylko czekacie, aż ktoś coś za was zrobi, żeby się nie napracować. Wy jesteście wolni. Wasza święta historia. Wow. Ostro, siostro. Tak, tak. Bo według ciebie wolny to leń, co nie wie nic o swojej historii i tradycji. Konstytucja go chroni. No właśnie. Idziemy. Dajemy. Mieszkam w poniemieckim budynku przy parku, gdzie można dobrych ludzi poznać bez fałszu. Dlatego zawsze wrócę na moje osiedle, moja pamięć o nim nigdy nie zblednie. Tutaj dorastałem, nauczyłem się wartości, od rodziców otrzymałem wiele miłości. I te wszystkie prawdy, których mnie nauczyli, szczerze im dziękuję, bo zawsze przy mnie byli. Nie zapomnę, jak mnie w domu wychowano, szczerze wam dziękuję, tato, mamo. Podobno dobrze wiemy, jak radzić sobie z problemami, dlatego nie dzielę się nimi z wami. We'll be right back.
związałem z nim swoje serce. Nie liczę, ile lat mi tutaj upłynęło. Akurat tutaj powstało każde dzieło. Czy to moje lotum bez magu, czy coś mi umknęło. Byliśmy gigantami, ale to już minęło. Gdy raz zagrzałem ostro w palik, dziwne, że głowa nie wybuchła mi jak czajnik. I te nasze osiedlowe pseudobójki, których powodem było, że ktoś nosił rurki. Nieraz dokuczali, że grubas, że beka. Proszę, mam podpis tego samego człowieka. Nie pozbędę się ich, mimo że jest ich aż tyle. Ułożę nimi bolesławieckie ulice. Już pełnoletni, zresztą nie liczę. Nie patrzę na to życie, a patrzyłem parę razy. A co będzie, niech się wydarzy. Wkrótce odejdę, ale wrócę na osiedle. Dokończyć moje niedopowiedziane kwestie. Wrócę do tych samych tematów. Nie wiem, czy dalej będę twórcą swoich rapów. Zestarzeję się w wielkim mieście, ale potem wrócę do tych kątów nareszcie. Ty myślisz tylko o sobie. Ojczyzna, Polska, to troszkę więcej niż ta cała twoja dzielnia. A konstytucja to nie tylko zbiór praw, ale i obowiązków obywatelu. Czym ty się tak spinasz, kobieto? Chociaż powiem ci szczerze, że całkiem ładnie wyglądasz, jak się denerwujesz. Jeden z ważniejszych punktów naszego scenariuszu. Tak. Wzruszyliśmy się bardzo. To super. A ci znowu... Czego tutaj znowu chcecie? Ciekawa jestem, czy wiedzą,
kiedy ogłoszono pierwszą konstytucję. 3 maja. No. Zresztą, jak ktoś ma wejść do projektu i wyjechać, tak, tak, zdaje się, że ktoś tutaj o Ameryce zamarzył. Tak, panie Kalamarz, do pracy trzeba się brać. Lepiej poszukajcie informacji o obrazie Matejki. Ojejku, gdzie wam się tak spieszy? Mam jeszcze trochę czasu, tak? To co robimy? No nie wiem, może trochę potańczymy. Co? Radek? Co? Co? Ona i Radek? Co wy robicie w ogóle? Juleczka, co to było? No, o co wam chodzi? Co jest? Ktoś tu się zakochał. Ja jeszcze nie wiem, o co chodzi z tą konstytucją, ale uważam, że to było coś bardzo ważnego. Nie musimy walczyć. My musimy pamiętać i szanować. Głupio jest nie znać historii swojego kraju, tak? Przecież 1000 lat historii patrzy na nas. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem.
Dobra, panowie, teraz coś od nas. My też mamy ojczyznę w sercach. To... Popatrz, to twoja ojczyzna. Na lewym boku krew, na prawym blizna. Ona leży tu już jakiś czas. A taka niewinna, nieruchoma, zimna. Spać, ona jeszcze oddycha. Jeszcze, ona jeszcze oddycha. Jeszcze pomóż jej wstać. Pomóż jej wstać. Posłuchaj jej może ostatnich słów wypływających na zapadnięty brzuch. Czy słyszysz coś? A taka niewinna, usta zmarznięte na kość. Ona jeszcze oddycha. Jeszcze. Ona jeszcze oddycha. Jeszcze. Pomóż jej wstać. Pomóż jej wstać. Mniej, proponuję wyciągnąć telefony i poszukać czegoś o konstytucji. No dobra, no dobra. O, ja coś mam. Wiecie, dlaczego Matejko zainteresował się konstytucją 3 maja? Matko, to znowu o tym obrazie. Patrzcie. No dawaj, czytaj to. Thank you.
wiecie co? My w sumie też gdzieś się tak potajemnie spotkaliśmy, jak oni wtedy. O zgodę też było trudno. Każdy chciał ugrać jak najwięcej dla siebie. A Stany? Jedziemy? Stary, co ty będziesz do Stanów jeździł? My mamy swoją konstytucję, swoją ojczyznę. Jeszcze nie czaisz? Cudze chwalicie, swego nie znacie. Bez tej miłości można żyć, mieć serce kruche jak orzeszek, malutki los naparstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń, na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie umówić, o blasku słońca mówić nie je, o blasku słońca nic nie mówić. Co jest? Dziękuję ci. Za co? Dałaś mi pokonać wyższe progi, sięgnąć po wyższe cele. Teraz już wiem, że jeśli nikt niczego mi nie każe, to nie znaczy, że nie muszę niczego robić. Tak, masz rację. I pamiętaj, wolność to dar. Nauczmy się na pamięć tego kraju. Litera po literze. Dzień po dniu. Co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć nam się może tylko tu. W złocistym lipcu czy w zielonym maju. Od wschodu słońca aż po nocy cień. Nauczmy się na pamięć tego kraju. Jednego w całym świecie. Jak własny dzień.
ciomajowej. Ciągle powiewają, zachęcają nas do wiary, w lepiej zaprogramowany świat. Moją ojczyzną, Polsko, kraj niepokorny, zbuduj demokrację, w której można żyć, w której chcemy żyć. Ojczyzna, honor, Bóg, konstytucja, która zmieniła nas. Ojczyzna, honor, Bóg. Projekt Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki o nazwie Kuźnia Talentów. A ja nie, czyli jak dorasta się do polskości w maju. Reżyseria Wojciech Szajwaj. Zapraszamy tutaj Wojtka do nas. Scenariusz Irmina Nowak i Wojciech Szajwaj. A przed Państwem wystąpili Julia Gołębiowska, Karolina Kołodziej, Weronika Orawiec, Radek Kalamasz, Marika Zdunek, Magda Cichorzewska, Natalia Sikorzyńska, Eliza Sondaj, Arkadiusz Orawiec. Olivia Leśków, Alicja Świca, Kamila Nazim, Marcel Sas i Elisa Laudani. Muzykami byli Jan Dziuba, Jakub Dziuba, Hanna Druzgała, Wiktoria Góra,
i Arek Leszczyński. A zatańczyła dla nas Julia Babijczuk. Obsługa techniczna, dźwięk Krzysztof Korczyński. Światło Leszek Rzepka. Oraz obsługa techniczna Michał Piaskowski i Bartłomiej Popek. Przepiękna dekoracja autorstwa Waldemara Cieślaka i Pawła Sponara. Realizacja, dzisiaj mieliśmy okazję utrwalić, nasz musical, realizacja Telewizja Bolesławiec oraz TVT Tomków Zgorzelec. Proszę Państwa, dziękujemy wszystkim, dziękuję Państwu za to, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Ja tylko powiem, że to było 6 miesięcy ciężkiej pracy. Brawa dla tych artystów. Ten musical jeszcze pokażemy do południa dla naszych bolesławieckich szkół, tutaj na tej sali. Dziękuję pięknie.